Dziś na kolejnej sesji zebrała się Rada Powiatu Szczecineckiego. Sesja była krótka i jak zawsze w powiecie przebiegła bardzo sprawnie. Tuż przed rozpoczęciem sesji na salę obrad przybyli harcerze z betlejemskim światełkiem pokoju. Światełko otrzymał starosta i przewodnicząca rady. Następnie pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie, dziękując radnym za dotychczasową opiekę, przekazali im własnoręcznie wypieczone upominki świąteczne. Potem już bez przeszkód kontynuowano obrady. Radni dokonali ostatnich zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej przyjęli też program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Odpowiedzi na interpelacje zakończyły obrady. Retransmisja obrad dziś po programie lokalnym. Panie starosto, atmosfera po wyborach już się uspokoiła. Wszystko już jest jasne. Decyzje personalne, jeżeli chodzi o obsadę stanowisk w Radzie, zostały podjęte. Co dalej? Jak ta Rada będzie pracowała? Czego Pan oczekuje od nowej Rady? Tak, to prawda. Można powiedzieć, karty zostały rozdane, natomiast w dniu dzisiejszym odbyła się taka pierwsza sesja robocza, wprawdzie krótka, ale ona była istotna dla zmian, szczególnie jeżeli chodzi o budżet powiatu szczecineckiego na rok 2014. Tutaj na wniosek zarządu radni dokonali zmian w budżecie, jeżeli chodzi o wydatki w zakresie inwestycji, zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego. Przesunęliśmy te środki finansowe na finansowanie szkół niepublicznych. Chodzi o 24 tysiące złotych. Dzięki tym przesunięciom będziemy mogli wypłacić dla szkół niepublicznych to, co wynika ze zwiększonych zadań. Dzisiaj radni również zdecydowali o przesunięciu środków finansowe w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ustalili uposażenie starosty. To był temat dzisiejszych obrad. Już dzisiaj poinformowałem radnych, że następna sesja będzie 30 grudnia o godzinie 12. To będzie sesja taka bardzo pracowita i robocza, ponieważ my to nazywamy sesję czyszczącą, ale tam będą zmiany do wieloletniego planu inwestycyjnego, zmiany, jeżeli chodzi o dochody, wydatki powiatu szczecineckiego, zmiany do wieloletniego planu finansowego, zmiany w budżecie powiatu szczecineckiego, a zatem to będzie sesja taka, która w sposób znaczący już uporządkuje to, co jest związane z budżetem powiatu szczecineckiego w bieżącym roku. I się też poinformowałem radnych, że najpóźniej około 15-20 stycznia zaproponujemy posiedzenie Rady Powiatu Szczecineckiego, na której chcielibyśmy przedstawić i przyjąć budżet na rok 2015, ponieważ mamy już pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli tego nadzorcy, od którego zaczyna się procedowanie nad uchwaleniem budżetu na rok 2015. To jest taki bliski czas dotyczący już faktycznie pracy nowej Rady Powiatu. Na dzisiejszej krótkiej sesji panowała już przedświąteczna atmosfera. Było sympatycznie. Były drobne upominki, były kolędy. Tak zawsze sympatycznie będzie na sesji, jak pan to widzi, jak pan widzi opozycję, która nie jest na pewno zbyt mocna w tej Radzie. A jak postrzega pan radnych PSL-u? To jest opozycja, czy miękka opozycja, jak niektórzy twierdzą, czy wręcz koalicjant, tylko nieprzyjęty do koalicji? Wtedy, kiedy mnie wybrano na starostę, ja mówiłem, ja zakładam i zresztą tak staram się postępować, że Rada Powiatu jest to ciało kolegialne, na którym zderzają się wszystkie poglądy. Tak? Oczywiście siłą rzeczy jest ta większość w postaci Porozumienia Samorządu i Platformy, który wiedzie ster przy zarządzaniu i przy propozycjach dotyczących tego, co ma się dziać w poszczególnym roku, czy w poszczególnych obszarach wynikających z kompetencji powiatu szczecineckiego, ale radni opozycji to również osoby, które idąc do Rady chcą, aby powiat szczecinecki się rozwijał, aby te zadania wynikające z kompetencji powiatu były lepsze, bardziej kierowane i dedykowane do naszych mieszkańców i ufamy, mam nadzieję, że to będzie przedstawiane przez radnych. To dopiero okaże się w praniu, czy będzie to dyskusja merytoryczna, czy będzie zderzanie się poglądów, spojrzenie na tą samą sprawę, na tą sprawę z pozycji tych rządzących i tych, którzy są w opozycji, utożsamiają się z opozycją, ale chcą to w inny sposób artykułować, a zatem
poczekajmy na to, aby ta Rada weszła w rytm takiej pracy, ponieważ dopiero się też ukonstytuowały komisje, dopiero nowi szefowie proponują pracę poszczególnych komisji. Natomiast co do przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, no przypomnę, jest Koalicja Porozumienie Samorządowe Platforma Obywatelska, to jest trzon tej koalicji w powiecie szczecineckim, natomiast pozostali radni, to od nich będzie zależało, jakie miejsce będą widzieć w pracach Rady, czy to będzie twarda opozycja, czy opozycja merytoryczna, czy opozycja miękka. Ja jestem otwarty na i przygotowany na każdą możliwą wersję i wariant, ale chciałbym, aby przede wszystkim zderzać poglądy, tak, aby było to działanie, które zderza poglądy z tych poglądów, z tych spojrzeń, z tych wariantów. Jeżeli nawet proponuje to opozycja i jest dobry pomysł, to na pewno będziemy chcieli korzystać, bo chodzi o to, aby to nasze działanie miało jak największy odbiór społeczny i służyło przede wszystkim mieszkańcom. A tak na zakończenie, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Jak widzi Pan te 4 lata? To będą dobre lata dla powiatu szczecineckiego? Myślę, że to będą trudne lata, tak? Dlatego, że jesteśmy w określonym miejscu z określonymi możliwościami finansowymi, jeżeli chodzi o powiat szczecinecki, w ogóle samorządy powiatowe. Nie ma jeszcze budżetowania unijnego. Pierwsze środki finansowe zostaną prawdopodobnie uruchomione gdzieś na początku 2016 roku. Nasze oczekiwania są bardzo duże, wymagania również, a zatem wcale nie będzie łatwo. Jest też tak, że próbuje się jakby zdyscyplinować samorządy do określonego rygoru finansowego. Ten rygor finansowy może być pewnymi kajdanami dla realizacji wielu przedsięwzięć, które mogły być realizowane przy wsparciu środków unijnych. Ale też to jest duże wyzwanie i ufam, że w tym wszystkim potrafimy się odnaleźć i będziemy tak działać, aby po tych 4 latach powiedzieć, że znowu wykonaliśmy jakieś dobre przedsięwzięcie, które przede wszystkim służy mieszkańcom i poprawia dostępność do tych dóbr publicznych, które serwuje im powiat szczecinecki. Po raz kolejny starosta wraz z przewodniczącą Rady Powiatu zorganizowali Wigilię Powiatową. Te spotkania wigilijne kultywowane są od ponad 10 lat. Uczestniczą w nich samorządowcy, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń i fundacji, a także proboszczowie parafii z terenu powiatu. Podczas spotkania jego uczestnicy dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia. Potem śpiewane są kolędy i spożywana jest kolacja wigilijna. Na stole serwowane były dania z tradycyjnej kuchni wigilijnej przygotowane przez młodzież zespołu szkół numer 2. Przed świętami możemy uczestniczyć w wielu koncertach kolęd i przedstawieniach jasełkowych. Nauczyciele i młodzież zespołu szkół społecznych przygotowali tradycyjny koncert wigilijny, który zaprezentowano w kinie Wolność. Przez godzinę publiczność miała okazję wysłuchać wielu pastorałek, kolęd, piosenek i obejrzeć kilka scenek o tematyce świątecznej przygotowanych przez uczniów. Koncert był bardzo sugestywny, bo w powietrzu czuć było zapach świątecznych choinek. Również w zespole szkół numer 5 przygotowano świąteczne jasełka. Przedstawienie było niecodzienne, bo odwieczną walkę dobra ze złem, czyli historię bożonarodzeniową, przedstawiono łącząc tradycję ze współczesnością. Należy też dodać, że aktorami tego niecodziennego przedstawienia byli nauczyciele, a na widowni zasiedli uczniowie. Ta forma świątecznego przedstawienia spodobała się uczniom, którzy mieli możliwość zobaczenia swoich pedagogów w odmiennej niż zwykle roli. Niech sam se sprząta po krapie. Cichy zabójca, Czad, daje znać o sobie. Jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Jest niewyczuwalny dla człowieka i dlatego łatwo można się nim zatruć. W czwartek w jednym z budynków przy ulicy Winnicznej stwierdzono występowanie tego gazu. Interwencja strażaków tym razem była skuteczna, ale jednej z lokatorek zespół ratownictwa medycznego musiał udzielić pomocy.
pomocy. Strażacy apelują, by w mieszkaniach, w których może wystąpić czad, zakładać specjalne czujniki. Wiele to nie kosztuje, a może uratować życie. Wycinka drzew zawsze wzbudza kontrowersje. Jedni uważają to za konieczność, inni dopatrują się niszczenia przyrody. Tak jest również w przypadku wycinki prowadzonej na ulicy Koszalińskiej. Rosnące tam drzewa jednym przeszkadzały, bo rzucały cień, inni byli z tego zadowoleni. Rozwiązania salomonowego w tym przypadku nie ma. Wybrano rozwiązanie, za którym optowała większość, czyli kilkudziesięcioletnie drzewa poszły pod topór, a w ich miejscu pojawią się nowe, niższe nasadzenia. ...45 szopek wykonanych przez osadzonych w 16 zakładach karnych na terenie kraju uczestniczy w dorocznym konkursie szopek bożonarodzeniowych zorganizowanym w zakładzie karnym w Czarnem. Konkurs odbywa się po raz 20. Pomysł na konkurs zaproponowali sami osadzeni, gdy jeden ze szczecineckich księży poprosił o wykonanie szopki do kościoła. Dziś konkurs ma charakter ogólnopolski. Najwięcej szopek pochodzi z województwa zachodniopomorskiego. Wykonali je osadzeni w zakładach w Goleniowie, Koszalinie, Szczecinie, Wierzchowie i Szczecinku. Niektóre z nich to prawdziwe cudeńka, wymagające dużego nakładu pracy. Szopki wykonane są różnymi technikami. Każdy ze skazanych miał swoją wizję. Niektóre z nich są bardzo proste. Wynika to z braku materiałów i możliwości wykonawczych w celach. Te bardziej rozbudowane powstały w pracowniach terapeutycznych, a nie we wszystkich zakładach takie pracownie są. Skazani w nagrodę otrzymują narzędzia do majsterkowania, paczki żywnościowe i przedmioty przydatne w więziennym życiu. Najpiękniejsza szopka została podarowana kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, patronowi konkursu. Pozostałe ozdobią kościoły, a także będą wystawione na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez 3 dni od 27 do 29 stycznia w Szczecinku będzie gościł charyzmatyczny rekolekcjonista ojciec John Baszobora. Bardzo gorąco chciałbym zaprosić w imieniu organizatorów rekolekcje z ojcem Johnem Baszoborą. I te rekolekcje odbędą się w Szczecinku w dniach 27, 28, 29 stycznia. To jest akurat środek tygodnia, wtorek, środa, czwartek. One się rozpoczynają we wtorek o godzinie 17, natomiast kończą się w czwartek przed południem, czyli koło godziny 14-15. Tak trudno określić zakończenie, bo to wszystko prowadzi Duch Święty. W zeszłym roku było już taki jeden dzień spotkania z ojcem Johnem Baszoborą, który jest znanym rekolekcjonistą i też człowiekiem, który ma dużo darów Ducha Świętego. Znany jest też między innymi z takich rekolekcji na Stadionie Narodowym w Warszawie. W tym roku były też rekolekcje w Licheniu. Jest to człowiek, który swoją modlitwą wywołuje takie tchnienie Ducha Świętego w każdym człowieku, przynajmniej w tym sercu, które jest otwarte. Znany jest też jako uzdrowiciel, ale tutaj nie on uzdrawia, tylko Duch Święty przez niego. I bardzo gorąco chcielibyśmy zaprosić mieszkańców Szczecinka, którzy jeszcze się nie zapisali, a którzy myślą o tym, bo może wcześniej nie mieli takiej informacji na takie rekolekcje. Szczegółowe informacje będą na plakatach, które są i będą na terenie Szczecinka i tam na tych plakatach są numery telefonów. Także gdyby ktokolwiek chciał, to zapraszamy spojrzeć na ten plakat. One będą na wystawach sklepów, aptek, wszędzie tam, gdzie możemy, dotrzemy i po prostu zadzwonić na ten telefon. I tam wszelkie informacje szczegółowe będą udzielane. No, koszt takich rekolekcji jest w tym roku 75 zł. Może to trochę dużo, jak dla niektórych mieszkańców naszego miasta, ale niestety pewne rzeczy kosztują i one nie są zależne od nas po prostu. My musimy też za pewne rzeczy zapłacić.
zapłacić, żeby te rekolekcje się odbyły, żeby ten głos, czy nawet obraz mógł dotrzeć do tych osób, które będą na sali gimnastycznej, bo to będzie sala gimnastyczna przy ulicy Wiatracznej. Tam odbędą się rekolekcje 27-29 stycznia tego roku. A czy te wejściówki już można nabywać, czy trzeba czekać na te informacje z plakatów, czy już można je nabywać? Tak, można. Była taka akcja prowadzona w parafiach przez dwie niedziele, że były zapisy. Każdy, kto się zapisał i wpłacił pieniądze za te rekolekcje, po 10 stycznia, w styczniu na pewno będzie mógł te wejściówki już mieć. My dotrzemy z tymi wejściówkami. Najważniejsze jest, żeby podać imię i nazwisko, adres. My podamy też numer konta, na które można wpłacać i po dokonaniu tej wpłaty te wejściówki na pewno dotrą do tych osób. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Klub Tańca Towarzyskiego AIDA proponują oddech podczas świątecznej bieganiny i zapraszają na mikołajkowy turniej tańca towarzyskiego. Witam i zapraszam na, już można powiedzieć, nie tylko mikołajkowe, ale na mikołajkowo przedświąteczne tańce na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7. Odbędzie się już tradycyjnie nasz turniej mikołajkowy, który w zasadzie już możemy śmiało określić przedświątecznym, bo do Wigilii wtedy mamy 3 dni, a my naprawdę dokładamy wszelkich starań, żeby on odbył się w atmosferze iście świątecznej i wyjątkowej. I faktycznie przyjeżdżają do nas parę zaprzyjaźnionych klubów. Turniej rozpoczyna się o godzinie 11:00. Tam zaprezentują się najmłodsi, bowiem będzie tańczyła kategoria nawet 8 i 9 lat. Później będzie blok o godzinie 14:00, no i gala o godzinie 17:00. Pełna niespodzianek, pełna występów w przepięknej aranżacji świątecznej, która jest tutaj obmyślana przez Jolę Korsak-Kopterską, więc myślę, że to wszystko dopełni takiego świątecznego wizerunku, a taniec to wszystko jak gdyby też przetworzy, bo jak się okazuje, przed samymi świętami oprócz przygotowań czysto przedświątecznych mamy również czas na to, żeby przyjechać, zatańczyć, pooglądać, podelektować się muzyką, pięknym ruchem. Zwykle te turnieje cieszą się dużym zainteresowaniem, publiczność dopisuje. Czy można już nabywać bilety na ten turniej, czy wystarczy przyjść i na miejscu dokonać zakupu? No zgodnie już z naszą tradycją, bo to jest kultywowane od lat, bilety wstępu na turniej są sprzedawane w dniu turnieju, w miejscu, gdzie odbywa się turniej, czyli szkoła podstawowa numer 7. Dzieci do lat 7 mają wstęp wolny, dzieci ze szkoły podstawowej gimnazjalnej kupują bilet zniżkowy, natomiast cały bilet kosztuje 20 zł, to jest bilet na cały dzień, a nie na jeden blok. Także zapraszamy serdecznie tych wszystkich, którzy może od tej krzątaniny świąteczno kulinarno-zakupowej chcieliby się oderwać, podelektować się zupełnie czymś innym, już wejść w troszeczkę atmosferę świąt, bo na pewno naszym tancerzom będzie też towarzyszyła przepiękna świąteczna muzyka, więc już dzisiaj, proszę Państwa, zapraszam, aby się też nie tylko od strony takiej gospodarczo-logistycznej do tych świąt przygotować, ale też od strony takiej emocjonalnej. To przypomnijmy jeszcze raz miejsce i godzinę dla tych, którzy może już zapomnieli. Najbliższa niedziela, 21 grudnia, Szkoła Podstawowa numer 7, od godziny 11:00 tańczymy świątecznie, zapraszam. Już od najbliższej soboty, od jutra, rozpoczyna się świąteczna przerwa w nauce. Jak co roku spółka Aquatur wraz z Miejską Jednostką Obsługi Oświaty przygotowała ofertę bezpłatnych wejść dla uczniów szczecineckich podstawówek i gimnazjów od 20 grudnia do 6 stycznia. Długo oczekiwany okres zbliża się wielkimi krokami. Myślę, że młodzież, dzieci nie mogą się już doczekać ferii. Wyjątkowo długie w tym roku i z tego względu zdecydowaliśmy się, żeby cały ten ponad dwutygodniowy okres zaprosić ich bezpłatnie za okazanie ważnej legitymacji szkolnej ze szkoły ze Szczecinka, czyli Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, wspólnie z Miejską Jednostką Obsługi Oświaty. Mogą przychodzić o dowolnej porze w godzinach otwarcia i dniach otwarcia basenu. Na korty tenisowe dodatkowo zapraszamy w okresie, kiedy mamy instruktora, czyli to są najbliższe weekendy, przed świętami i po świętach. Sobota, niedziela po godzinie 15:00 będzie opieka instruktora, nauczy tych, którzy nie potrafią grać, jak grać tenisa. Jeśli potrafią, mają partnera, to oczywiście zapraszamy do gry samodzielnej. To wszystko tylko za okazanie ważnej legitymacji szkolnej. Natomiast dla osób dorosłych jest promocja sauna solarium. Myślę, że przy tej pogodzie to warto
warto po prostu skorzystać. No, tak mamy trochę takiego przeplatańca w grudniu pogodowego. To, żeby uściślić, od kiedy ta promocja i ten wstęp wolny dla młodzieży będzie obowiązywał? Od 20 grudnia do 6 stycznia przyszłego roku, także bardzo długi okres. Prosimy o sprawdzenie godzin otwarcia basenu na stronie www.sport.pl. Zresztą tam są też wszystkie szczegóły. A promocja dla dorosłych oczywiście obowiązuje do końca roku. No, Sylwestra na pewno coś wymyślimy na przyszły rok, ale w tej chwili nie chciałbym zdradzać szczegółów i myślę, że warto skorzystać przy tej aurze, przy tym zabieganiu, chwilę odpoczynku na basenie. Zapraszam serdecznie. Rozpoczyna się przedświąteczny weekend i mam dla Państwa kilka zaproszeń na imprezy sportowe, jakie odbędą się w te właśnie wolne dni. Proszę posłuchać. I tak, w sobotę, czyli już jutro od godziny 9:00 regionalne centrum tenisowe zaprasza na gwiazdkowy turniej mini i midi tenisa. Również w sobotę o godzinie 17:00 w siedzibie Fundacji dla Niesłyszących w świetlicy dawnego internatu Medyka przy ulicy Kościuszki odbędzie się spotkanie wigilijne dla podopiecznych fundacji. Druga kolejka amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej już w niedzielę 21 grudnia w hali sportowej przy ulicy Wiatracznej. Początek gier od godziny 16. Natomiast w sobotę w hali Osiru przy ulicy Jasnej od godziny 9 rozgrywany będzie kolejny mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej rocznika 2002 i 2003. GKS Grom Turowo zaprasza na mecz koszykówki młodziczek pomiędzy GKS Grom Turowo a UKS Olimpijczyk Drawsko-Pomorskie. Mecz również w sobotę 20 grudnia o godzinie 10 w hali sportowej w Turowie. W najbliższy poniedziałek na kolejnej sesji zbiorą się radni Rady Miasta Szczecinek. Radni m.in. uchwalą budżet na 2015 rok. Początek obrad o godzinie 9. Również w poniedziałek na sesji zbiorą się radni Rady Gminy. Początek obrad o godzinie 10. I to już wszystkie informacje w aktualnościach. Za chwilę reklamy, a po reklamach okruchy na niedzielę.